Już Seneka mawiał, że samotność może być lekarstwem na przebywanie z ludźmi i odwrotnie. Przebywanie z ludźmi może być lekarstwem na samotność. Czym jest samotność? Pewnego rodzaju brak towarzystwa. I samotność tego typu bardzo często prowadzi do izolacji. Ale samotność może też być rozumiana w bardziej konstruktywny sposób, czyli być pewnego rodzaju rozwojem samego siebie, właśnie momentem na rozwój swoich zainteresowań, swoich planów, celów życiowych, na takie zatrzymanie się w tym chaosie, w tym życiu, które tak bardzo często pędzi do przodu, jest momentem spotkania. Przede wszystkim spotkania z własnym wnętrzem. Kogo może dotknąć samotność? Samotność może dotknąć każdego człowieka. Mitem jest, że samotność dotyka tylko ludzi nieśmiałych, wycofanych. Przypisuje się samotność bardzo często introwertykom. Ale tak naprawdę samotność dotyczy też osób, które są ambitne, które przebojowe, które mają bardzo dużo przyjaciół i są wręcz ekstrawertykami. Przyczyny samotności. Do najczęstszych przyczyn samotności możemy zaliczyć przede wszystkim niskie poczucie własnej wartości, potrzebę akceptacji, potrzebę przynależności, brak wrażliwości na potrzeby innych, roszczeniową postawę, niezdolność porozumiewania się, rozwój technologii, przede wszystkim rozwój technologii, w tym mocne akcentowanie social mediów. Te wszystkie przyczyny są potwierdzone naukowo. Jak przeciwdziałać samotności? Możemy to robić na wiele sposobów. Przede wszystkim należy skupić się na swoich własnych priorytetach. Priorytetach życiowych, czyli staram się, aby to właśnie relacja przyjacielska, przede wszystkim przyjacielska, była moim głównym napędem do życia. Ale tutaj trzeba zrobić gwiazdkę. Czyli nie liczy się ilość znajomych, ale jakość relacji. We współczesnym świecie bardzo często ludzie są samotni przez to, że stwarzają pewnego rodzaju pozór znajomości, pozór relacji. Przez na przykład tysiące znajomych na Facebooku, przez dziesiątki obserwujących na Instagramie. Ilu z tych znajomych, których masz na Facebooku czy na Instagramie, jest rzeczywiście twoim przyjacielem? Zastanów się też, ilu z tych znajomych możesz poprosić o pomoc. O pomoc w różnej trudności, którą przeżywasz, albo o propozycję wyjścia na kawę, herbatę, albo po prostu o zwykły telefon. Czy to nie jest znajomość dla znajomości? Kolejna rzecz to wolontariat. Wolontariat może rozwijać twoje zdolności, twoje skrywane talenty, które mogą być pewnego rodzaju przeciwieństwem poczucia samotności, w którym się znajdujesz. To jest też swego rodzaju wyjście do ludzi, ale też ma dodatkową konsekwencję pozytywną, czyli to, że pomagasz innym. Bo wolontariat to jest właśnie nic innego, jak pomoc drugiemu człowiekowi. Oferujesz przede wszystkim drugiemu człowiekowi swój czas. To, że jesteś, buduje twoją relację. Kolejną rzeczą, może bardzo błahą i najprostszą, ale dla wielu też najtrudniejszą, to zwykłe chwycenie za telefon. Żeby wyjść z samotności, trzeba działać. I ostatnią propozycją na swego rodzaju przełamanie poczucia samotności to jest rozwój własnych zainteresowań. Pomyśl, co kiedyś robiłeś, a do czego chciałbyś wrócić teraz? Może będzie to rysowanie, może będzie to szkicowanie, może to będzie fotografowanie, albo po prostu sięgnięcie po super ciekawe książki i rozpoczęcie pisania bloga. Spróbuj. Spróbuj zainwestować ten czas, który spędzasz w samotności, na rozwój siebie. A co jeśli to nie pomoże? Jeśli ta samotność jest tak bardzo przytłaczająca, jeśli czujesz, że to jest tak bardzo destrukcyjne dla ciebie samego, to idź po pomoc do specjalisty. Możesz iść do psychologa. W współczesnym świecie dostępne są wizyty online, przez Skype'a,
przez mail, różne konsultacje psychologiczne, porady. Są też grupy wsparcia, również w świecie internetu. Po prostu wyszukaj grupę tematyczną, coś, z czym masz problem i napisz.